Ania bawi się, ale czekam aż będzie branie. Sławik się zanurzy. Tak, teraz czekamy, czekamy, tylko zobaczymy co. Czekamy. Szczupak. Szczupak kolejny. Nieduży, ale jest. Zaraz wam pokażę, jak się nie zepnie. Bo podbieraka nie mam, nie brałem. Sztycę tylko wziąłem do podrywki, a kosza nie wziąłem. Umęczymy go trochę. Zobaczcie. Taki nieduży. Kolejny. Zapięty za bok. Podniesiemy go. I tak się prezentuje szczupaczek zapięty delikatnie za bok. Baja. Płyń. Baja. Zakładamy żywczyka i przepuszczamy dalej. Czekamy na te większe rybki, czyli na jakieś zębatego, żeby przynajmniej był wymiarowy. Ale zobaczymy. Ten wcześniej, co mi się spiął, był duży. Prawdopodobnie wymiarowy był. Ale czekamy, czekamy, zobaczymy. Jaka będzie następna rybka, czy zębaty, czy pasiak, czyli garbus. Więc wędkujemy i czekamy na kolejne branie z tego miejsca. Kolejne branie, czekamy. Czekamy. Za czym, czy okończy szczupak. Puścił. Puścił. Ale wędkujemy dalej. Jeszcze mogę chwilę poczekać, ale nic się nie stało. Przyjdzie i na niego pora. Kolejne branie, ale wyszedł. Chyba, że powtórzy. Zobaczymy. Wyszedł. Zobaczymy, czekamy. Co i jak. Weź tam pyka. Ale znów puściło. Dzień dobry. No i co, bierze coś? No jakieś okoniki, szczupaczek nieduży. No i zobaczymy, czy jeszcze uda się coś z tego dołku wyrwać. O, poszedł na dno, ale znów wyszedł. Jakiś nieduży okoń chyba. Szczupak to od razu idzie na dno i nie puszczał. Poczekamy jeszcze. Zobaczymy, co nam jeszcze ta miejscówka przyniesie. Ryby wszystkie wracają do wody, wiecie to. Odprówa okoń wraca, odprówa za stado i... Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze może coś stąd wyciągniemy. Na to liczę, więc wędkujemy. No i czekamy na kolejne branie z tej miejscówki. To jest dno. Czekamy, czekamy, czekamy. Wyszedł. Widzicie, za długo jak się czeka, to też może ukuć się o mały haczyk, wypluć. No ale za czym, może powtórzy, czekamy. Aż powtórzy atak na rybkę. Chyba, że to coś maleńkiego. A zobaczymy. Sprawdzimy rybkę.
jakieś tam ząbki są, rzucimy. Jak tam jest, to z powrotem uderzy, oczywiście żywca zarzucamy od dołu, niziutko, i czekamy na branko. Próbujemy ostatnią rybkę złowić z tego dołka, dlatego że trochę brania ustały. Kilka okoni, szczupaczków, sporo zaciętych ryb, kutych. Chyba za trzy się zerwały, nie zapięły, więc popłoszone. I tak mówię, za dużo trochę tych ryb z tego miejsca, więc trzeba zmienić miejscówkę za chwilę. Ale jeszcze poczekamy na tą ostatnią rybkę. Może jeszcze coś się skusi, bo miejsce fajne. Tylko tak mówię, za dużo ryb stąd pokułem, więc już trochę słabiej z braniami, ale myślę, że jeszcze coś się stąd złowi. Dobrze, przysypiam. To znakiem tego, że nic się, drodzy Państwo, nie dzieje, więc ostatnie postawienie żywczyka, tak jak Wam pokazałem, delikatnie, tam idealnie, precyzyjnie, profesjonalnie, jak to się mówi, postawiony żywczyk, czekamy na branko. To jest ostatni zestaw postawiony w tym dołku, bo za dużo ryb z tego jednego miejsca złowiłem, jak to się mówi, pokułem, i kilka było ryb zaciętych, ale spadły. Nawet wymiarowy prawdopodobnie był jeden duży szczupak na bank. Więc będziemy musieli zmienić miejsce trochę dalej. Ale to za chwilkę. Dobrze, nic się nie dzieje, więc zawijamy się. Zawijamy się, drodzy Państwo. Idziemy dalej. Tylko tak mówię, jedną część muszę złożyć. Zapinamy, bierzemy wiadro i zawijam się na inną miejscówkę. Więc mamy cichutko ostatnią miejscówkę, na której to już skończymy dzisiejszy interes. Więc cichutko, tak aby nie popłoszyć, i siądziemy sobie tu wyżej. Tu wyżej, i tu będziemy przepuszczać dwa zestawy. Okej, cichutko, i zobaczymy, czy uda nam się z tej miejscówki coś wyrwać. Jest w pytkę. Branie mam, czekamy. Zobaczymy tylko co. Czekamy. Szczupak. Wszystko zobaczymy, jaki. Puścił. Widzieliście. Puścił. No ale już był taki fajniejszy. Wiecie, mocno nie zacinam. Haczyki małe. Zobaczymy. Na drugiej jest. Na drugiej jest. No i drugi puścił.
Zobaczcie, nie chcę na chama brać, bo haczki naprawdę malutkie są. Okej, dwa ładne szczupaki zeszły. Więc drodzy widzowie, cieszę się, ryba zaczęła brać, co dołek, jak widzieliście, szczupaczki jakieś, trochę ryb z piełem, dwa na pewno były wymiarowe, no ale cóż, podbieraka nie ma, haki małe, no i tak to wygląda, więc jestem zadowolony z dzisiejszego wędkowania i jeszcze spróbuję coś na tym dołku, bo jest ładny, nagrać jakieś branko, jakąś rybkę, jeśli się uda. I jest w pytkę, więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, czy uda mi się jeszcze coś fajnego złowić. I jest w pyciorkę, nic dodać, nic ująć. Branie, zobaczymy co jest. Jest zębaty. Ale nie mam podbieraka, to wiecie. Ciężko będzie. Spróbujemy go wziąć z tej strony. Zobaczcie. Dalej tak, żeby nam nie poposzył. I spróbujemy go wyciągnąć w ten sposób, aby nie uszkodzić zestawu. I mamy maluszka, ale cieszy, więc baja i rybka zaliczona, kolejna rybka, cichutko, ach, myślałem, że szczupak, a to ładny karpusek, zobaczcie. Myślałem, że szczupak, więc mocniej zapięłem. Otwórz gębę i płyń, byku. Więc tak, jak widzicie, przestawia się ta miejscówka. Zobaczcie, jest pięknie. Tu powalone drzewo. I tu taka miejscówka, gdzie sobie puszczam zestawy. No i czuję, że jeszcze coś tu złowię. Zobaczycie to sami. Tak się prezentuje, jak przybliżymy. Jest idealnie. I aby coś jeszcze tu wzięło i będzie w pytkę. Zerwałem zestaw. Muszę zawiązać od nowa. Ale spławik uratowałem. Więc muszę od nowa zawiązać zestaw na tej krótszej. Ok. A tą rzucimy trochę dalej. Trochę dalej rzucimy. A tamtą zawiążę jeszcze. Ok. A tą zawiążemy. Branie mam. Jeszcze nie związałem, ale tu już mam branie. Czekamy. Ach. Puścił. Rybkę wziął i odpłynął. Więc przerzucamy. Nie ma to tamto. I wiążemy dalej wędkę, którą zerwałem. Wiem, czy jest branie, czy nie. Zobaczymy. Nie. To nie było branie. Rzucimy trochę dalej, tak aby się nie plątało. I czekamy.
na jakąś jeszcze rybkę. Czekamy, branie. Czekamy, szczupak będzie. Napina się żyłka. O! Poszedł. Nie zapiął się. Co zrobić? Ale opór był duży. Mógł być ładny. Aż strzeliło jak z procy. No ale czekamy. I zakładamy żywczyka. Wędkujemy dalej. Branie. Czekamy. Siedzi. Nieduży. Puścił. Widzicie, jak puszczają. Haki, za małe haki. A nie chcę długo czekać. Nie chcę długo czekać, drodzy Państwo. Jak weźmie, tak żeby później nie grzebać mu w bebechach, bo wtedy ryba by była uszkodzona. I nie chcę czekać długo, aż połyknie. Tak na czujkę. Ale coś się dzisiaj nie zapinają. Cóż. Zmieniamy rybkę i wędkujemy dalej. To branie napręże. Już nie wiem, jak mam zacinać, żeby się zacięły. Poczekamy ciutkę dłużej, ciutkę. No, wyszedł spławik. Co tu czekać? Może powtórzy, zobaczymy. Chciałem czekać dłużej, to wypłynął spławik. Widzicie, jakie to jest wędkowanie. Zobaczymy. Poszło. Czekamy. Jadę. O. Rybka oskalpowana. Dobrze. Więc zakładamy świeży towar. I jedziemy z tym koksem. Bo już późno, oczywiście, płoteczkę. I próbujemy coś jeszcze złowić z tego dołku. Z tej miejscówki. Widzicie, drodzy Państwo, branko za brankiem. Miejscówka fajna, ale coś się nie zacinają się dzisiaj te rybki. No ale jak widzicie, pięknie, cisza, spokój, obcowanie z naturą, ptaszki śpiewają, a ja po nocnej zmianie wędkuję. Jakieś tam rybki są, dużo szczupaczków, tylko dużo spada. Podbieraka nie ma i nie czekam, aż bardzo łykną, bo wtedy musiałbym hak z brzucha wyciągać, wtedy ryba by na bank nie przeżyła, więc dlatego liczę na to, że za pysk będą zapięte, a tu jednak puszczają, ale cóż, ryba ręką pachnie, to jest najważniejsze i wędkujemy jeszcze przez jakiś czas, niedługo będziemy kończyć i jest, wiecie jak, pięknie, jeszcze raz pięknie, po prostu bajecznie. Okej, wędkujemy dalej. Branie, ale nie na tej, na tej. Na tej. Co jest? Garbus. Piękny garbusek. Temu zrobimy zdjęcie, bo jest piękny, zobaczcie, jaki ładny garbusek. Okej, zrobimy mu fotę. A więc takiego pięknego garbuska wypuszczamy. Baja i wędkujemy dalej. Więc takie, drodzy widzowie, zwijamy się. Pójdę teraz w to miejsce, co tyle
szczupaczków połowiłem tam, a resztę już zwijam. Zobaczymy, czy jeszcze uda się złożyć jakieś szczupaczki tam, bo już trochę czasu minęło, może z powrotem weszły. Zrzucimy, zobaczymy i pomału, niedługo będziemy kończyć. Więc już pomału zwijam sprzęty, tylko tą jedną wędkę jeszcze zapnę i rzucimy tam, spróbując coś złowić, ale to zobaczymy. Zobaczymy, co jak. Więc pakuję się i wracamy się na tamtą miejscówkę i zobaczymy, czy jeszcze coś tam weźmie. Cichutko zajdziemy i tak mówię, powinno coś skubnąć, bo już trochę czasu my tu nie byli. Baja. To jest po prostu baja. Ale tak to też bywa, drodzy widzowie. Widzicie? Ryby pozbierałem na przykrywkę. Powrzucałem do wody. Czekam na jakąś rybę. Cicho miało to być. To widzicie, jak to było cicho. Dobrze, że się zatrzymałem. Jakby było inaczej, to by zjechał do wody i by było po ptakach. Wiadro wpadło, drugie, to jest chyba robka do oddania, więc muszę zaraz wyciągnąć to wiadro, bo do oddania jest i tak to się prezentuje. Próbuję coś jeszcze stąd złowić, ale cichutko miałem zejść, to widzicie, jak topy za cicho zszedł z górki. Bezszaleśnie, jak to się mówi, zarzuciłem, więc czekam na jakieś branko, na jakąś szybkę. Ale po takim upadku nie wiem, czy coś będzie, ale miejmy nadzieję, dopóki przynęta w wodzie, mam okazję coś złowić, więc trzymamy żywczyka i czekamy na jakąś rybkę z tego miejsca. Dobrze, nic. Więc jeszcze jedno miejsce zobaczę tutaj, tam niżej i tam już zakończę dzisiejszą imprezę. Tylko muszę teraz jakoś stąd wyjść, żeby znów się nie poślizgnąć. Tylko muszę wyłowić wiaderko. I drodzy Państwo, będziemy już niedługo kończyć. Teraz stąd wyjść, tylko to wszystko mokre i śliskie. Okej, ale trzeba jakoś dać radę wyjechać stąd, tak aby znów nie upaść. No i dobra, wyszliśmy za ciach stromo. I tutaj się wywaliłem. Idziemy jeszcze jedna miejscówka i pomału będziemy zaraz kończyć. Zrobimy podsumowanie i się pożegnamy. Ale jeszcze na jedną miejscówkę w dniu dzisiejszym zaliczę. Więc tutaj tylko cichutko, tak aby jeszcze jakiegoś okonka trafić. Tu usiądziemy i zarzucę jedną wędkę na tej miejscówce i tutaj już zakończymy dzisiejszą imprezę. Więc zarzut i czekamy na jakąś rybkę z tego dołku. Zobaczymy, powinno coś pyknąć. Wcześniej tutaj nie byłem, dlatego że jakiś pan tutaj stał i była miejscówka zajęta. Jak widzieliście, jak tam byłem. Ale zawinął się, pojechał, więc jeszcze tutaj wypróbujemy ten dołek
bo być może jakiegoś okonia na zakończenie, jakąś rybkę jeszcze złowię. Więc przepuszczamy kilka rzutów i zobaczymy, czy jakiś okoń tu pływa lub zębaty. Branie mam. Czekam, tylko zobaczymy co. Garbusek. Ale cieszy. Zobaczcie. Nieduży. Ale cieszy i prawdopodobnie to będzie ryba ostatnia z wypadu. Ale zmienimy jeszcze żywczyka i zobaczymy. Okej, zakładamy rybkę. Drugą też zarzuciłem. Tuż przy brzegu, no i zobaczymy. Zobaczymy. Ze śmieciami pozbierałem rybki. Część, resztę wypuściłem. I mam już takie niedobitki. Zaczepiamy jeszcze za pyszczek. I jeszcze jest widno, więc jeszcze kilka rzutów, ale już tutaj zakończę tą imprezę na tej miejscówce. No i zobaczymy, czy jeszcze coś uda się pyknąć z tego dołka. Jedna jest, tam gania, tu druga. Zobaczymy. Więc wędkujemy jeszcze przez jakiś czas, odpoczywając na czarnej nidzie. Okej. Dobrze. Próbuję coś złowić. Jeszcze kilka rzutów i będziemy pomału kończyć tą dzisiejszą wędkarską imprezkę. Z tej wody jedną oraz drugą niedaleko przy brzegu. Zobaczymy jeszcze co i jak, więc wędkujemy. Jest pytkę. Wiem, chyba branie mam na tej. Zobaczymy. Tak, drodzy Państwo, nie myliłem się. Nieduży garbusek, na niewymiarowy. U nas świętokrzyskim okoń ma wymiar ochronny 20 cm, a ten nawet gówniarz 15 nie ma. Ale skusił się. Zwracam mu wolność. I zakładam jeszcze jakąś rybkę. Rzucimy taką ciut większą płoteczkę. I to poślemy też blisko brzegu. Niech sobie stoi. A tą odświeżymy. Pyka, ale to ma jechać. Dobrze. Heja. A to mi trochę spłynęło za bardzo. Niech tam stoi. Dobrze, wędkujemy. Więc drodzy widzowie, kończymy na tym
ten dzisiejszy wypad na ryby, widzicie, bierze to, co bierze. Tak to się prezentuje ta moja miejscówka, akurat w tym miejscu, co teraz. No i kończę. Dziękuję wszystkim widzom za oglądanie moich filmów, że jesteście wciąż ze mną na dobre i złe. W międzyczasie odpiszę w wolnej chwili na komentarze. Dziękuję wszystkim za lajki, subskrypcję kanału. No i tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Narka, do następnego. Siema, tyza. Do następnego.